Jeśli masz problem z rysowaniem oczu, to ten film może bardzo Ci pomóc. Najpierw zacznij od najprostszych kształtów, które w miarę odwzorowują to, co widzisz. Nie koncentruj się teraz na szczegółach. Dopiero jak ustalisz proporcje, skup się na właściwym konturze. Możesz go narysować mocniejszą kreską, która będzie bardziej widoczna. Zaczynając cieniować, szukaj najciemniejszych miejsc na referencji i stopniowo porównuj, która plama jest ciemniejsza od drugiej. Zmieniaj ołówki na coraz bardziej miękkie i powtarzaj ten proces, by powiększać kontrast na swojej pracy. Możesz używać również gumki, by odsłaniać biel kartki, rysując szczegóły. Nie skupiaj się na detalach już na samym początku rysunku. Znacznie łatwiej poprawić błędy, gdy kształty są proste do narysowania. Dopiero jak wszystko będziesz mieć ustawione, weź się za najmniejsze detale. Ale nie licz każdego włoska na rzęsie. W realistycznym rysunku znacznie ważniejsze są proporcje i światłocień niż to, czy każdy włosek został uchwycony na Twojej pracy. Powodzenia!